Witam. Hej, w ostatnim czasie Valheim stał się bardzo popularną grą, a większość osób woli grać ze znajomymi niż samemu, i tu pojawia się kilka opcji. Po pierwsze, możemy hostować grę. Wtedy wystarczy włączyć grę. Rozpocznij grę. Wybieramy mapę. Wystarczy nacisnąć uruchom serwer i zaznaczyć serwer społecznościowy, jeśli chcemy, aby serwer był widoczny w zakładce dołącz do gry. Kolejną opcją jest wykupienie serwera. To wiąże się z kosztem 35 i więcej złotych miesięcznie, bo z tego co się orientuję, to trzeba wykupić 10 slotów. Oczywiście, tak jak przy hostowaniu, największe znaczenie ma komputer hostującego, tak w przypadku serwera kupionego, największe znaczenie mają parametry serwera. To wszystko jest w wielkim skrócie. Ja chciałbym pokazać kolejny sposób, o którym wiem, czyli serwer na swoim komputerze, na którym będą mogli wejść ludzie z całego świata. Aby nie przedłużać, powiem jeszcze tylko, że użyjemy do tego konsoli SteamCMD. Będziemy musieli odblokować porty na routerze i odblokować porty na firewallu. Zacznijmy od SteamCMD. Wystarczy wejść na stronę. Wpisać w Google SteamCMD. To jest pierwsza strona, która się wyświetla, bodajże. Wejść w ten link. Obrać sobie. Rozpakować i wybrać folder, w którym chcemy go zainstalować. Ja stworzyłem folder SteamCMD, wkleiłem to, no i wystarczy to odpalić. I tutaj zacznie się instalować w tym folderze konsola Steam. Teraz wystarczy się zalogować. Login Anonymous. Jak już jesteśmy zalogowani, wypada pobrać, pobrać nasze pliki serwerowe, czyli App, Podłoga, Update, 89666.0. Pliki się załadowywały W tym momencie możemy wyjść z konsoli. Wchodzimy w Folder Steam Apps. Common. I tutaj pojawią się pliki serwerowe. Na razie zostawiamy to w spokoju. I zaczniemy otwierać porty w Windows Defenderze. Wchodzimy w panel sterowania, system i zabezpieczenia zapora Windows Defender. Ustawienia zaawansowane, tutaj przechodzimy w reguły przychodzące, dodajemy nową regułę jako port, na razie TCP 2456 do 2458, taki zakres portów. Kopiujemy to, bo to będziemy bardzo często pisać, dalej zezwalaj na połączenia, dalej, dalej, nazwijmy to, możecie to nazwać jak chcecie, ja to nazwę Valheim Server. I kolejne, tym razem UDP. Ten sam zakres, też zezwalaj na połączenia, wszystko, to samo nazwa może być ta sama. Dalej wchodzimy w reguły wychodzące, i tu robimy dokładnie to samo. Z tym, że w regułach wychodzących jest problem, bo to mamy na początku odznaczone, także trzeba pamiętać, żeby to zaznaczyć. I kolejno port, tym razem UDP. OK, zaznaczamy zezwolenie na połączenie. OK, w Windows Defenderze to jest na tyle. Możemy sobie zamknąć okienko. I teraz przechodzimy do naszego, do opcji naszego routera. Ja mam Fanboxa 3.0. U każdego będzie to wyglądać troszeczkę inaczej. Najpierw wchodzimy w zakładkę DHCP i tutaj przypisujemy sobie na stałe IP z routera do naszego komputera, żeby się nie zmieniało po tym jak zresetujemy komputer. Kolejno wchodzimy w zakładkę IP Forwarding. Ja to sobie usunę, żeby Wam pokazać. Protokół, TCP, UDP, gdzie nie gdzie będzie pisać BOTH. Port zewnętrzny. Tutaj mogę zaznaczyć zakres, ale tu zakresu nie mogę wpisać, więc wpiszę po prostu 2456. U niektórych ten zakres będzie można tutaj także wpisać. No i wystarczy zapisać. I W tej chwili wszystko. Mamy porty otwarte. Tak na dobrą sprawę, na tą chwilę jak odpalimy serwer, już każdy może na niego wejść. A więc tak, jeszcze tylko skonfigurujemy sobie pliczek BAT. I to będzie wszystko, możemy nasz serwer odpalać. Ja tylko uprzedzę, że po otwarciu portów czasem trzeba poczekać jakiś czas i dopiero co wtedy uruchomić serwer. Bo może być tak, że za pierwszym razem będzie nam go wyszukiwać, ale nie będzie chciało na niego wchodzić. Ja miałem kilka takich przypadków. I odblokowanie portów na firewallu jest równie istotne jak odblokowanie portów na routerze. Jak ktoś kiedyś robił serwer do Minecrafta to może czasem próbować olać te firewalle. Ale wtedy serwer nie będzie mógł, na serwer nie będzie mógł się łączyć nikt z zewnątrz. Ok, a więc tak. Tutaj są tak naprawdę zmienne, które nas interesują. To publik 1 to ja sam sobie dodałem, ale publik domyślnie jest na 1, także to nie trzeba. To przechodząc do, do parametrów. Tak, name, no to nazwa serwera, jaka będzie wyświetlana no w zakładce, chyba że mamy Public Zero, no to nic nie będzie wyświetlane siłą rzeczy. Będzie trzeba dojść wtedy do serwera przez IP. Tu w zakładce port nic nie zmieniamy, w zakładce zmiennej port. Watch to świat jaki, jaki chcemy mieć. Jak damy nazwę inną niż istniejąca już na naszym komputerze, no to świat utworzy się nowy, ale możemy oczywiście dać jakąś nazwę który już mamy wcześniej stworzony i po prostu ten świat będzie na multi tutaj password, no to hasło wiadomo no i naciskamy ctrl s zapisujemy startujemy serwer za chwilę wyświetli komunikat game server started to znaczy, że serwer wystartował i możemy się do niego połączyć naciskamy rozpocznij grę rozpocznij, dołącz do gry tu wpisujemy nazwę naszego serwera tak jak go nazwaliśmy w tym pliku. Ja go nazwałem skurwala. Wchodzimy. I teraz powinno nam się pokazać okno do wpisania hasła. Po wpisaniu hasła jesteśmy od razu na serwerze. Jeśli publik daliśmy na zero, w tym wypadku musimy sprawdzić nasze IP i dołączyć przez IP, bo serwer nie będzie widziany w tej rubryczce dołącz do gry. IP można sprawdzić na różne sposoby. Ja polecam wejść sobie po prostu na stronkę check IP albo check port. To wszystko. Ja zapraszam do subskrypcji tego kanału, obserwowania mnie na Twitchu, live y praktycznie codziennie. A wszystkie potrzebne linki z tymi IP czekami itd., do pobrania do Steam CMD, wszystko zostawi w opisie. Dziękuję i do zobaczenia.